Cześć kochani, nagrywamy test zdrowych słodyczy z Biedronki. Tym razem z Biedronki, nie z Lidla. Jakby nie patrzcie na ten bałagan, bo po prostu potem będę to układać. I dobra, zaczynamy od pierwszej rzeczy, jaką sobie wylosuję. I uwierzcie mi, to jest dla mnie dużo poświęcenie, bo ja nienawidzę owocowych batonów lub takich. Jakieś inne takie, uznajmy może truskawkowe, jakoś mi wejdą, ale jakieś takie inne to nie. Ale dobra, pierwszą rzeczą mamy baton, smoothie baton, burek, czarna porzeczka. Uwierzcie mi, albo to będzie mega super dobre, ale będzie to super mega niedobre. Ale wybrałam to pewnie, że będzie to super mega niedobre. Wygląda tak. O fuj. Mama mi już niesie wodę, bo ja na serio śmierdzi. Moja mama teraz powiedziała, że lubi te batony. One są takie do płatki jakby. Przepraszam, niedobra. Tu mam tą, wiecie. I uwierzcie mi, spróbowałam. I to jest dla mnie wielkie, wielkie coś. Nie, już nie chcę. Szczerze, myślałam, że to bardziej będzie smakować burekiem, a bardziej smakowało czarną porzeczką. Więc nie było aż takie złe. Więc tu mogę dać taką naciąganą trójkę. Trójkę. Dobra, następna rzecz. Tutaj mamy taką bardziej już rzecz, która by mogła mi posmakować. Muesli baton, żurawina z pełnym ziarnem. Ja nie lubię za bardzo żurawiny, ja wiem, ja nie lubię dużo rzeczy. Tylko ja próbuję to dla was, rozumiecie co? Też śmierdzi. Co ja mam zrobić? O fuj! Uwierzcie mi, to smakowało. Taką bardzo, i to bardzo niedobrą pomarańczą. Jakby nie mam nic do tego, jak ktoś to lubi. Więc jak to lubicie, to nie jesteście dziwni, po prostu lubicie to. Ja nie lubię takich rzeczy. Po prostu czuję tu mega taką dziwną pomarańczę. Więc raczej takie, na pewno będzie wyżej niż ta czarna porzeczka. Więc 4 może być. Na początku spróbuję mojego wroga. To nie jest już początek, no ale banan. Uwierzcie mi, nienawidzę banana całym sercem. Banan jest tak okropny, kurde. Ja lubię bardzo mało rzeczy. Lubię na przykład truskawki, maliny lubię, no, ale banan, kurde, nienawidzę. Robię to dla was, kochani. Jak się zatruję, to będzie moja wina w sumie, bo mogłam tego nie nagrywać. Ale, o fuj, śmierdzi to banan. O Boże, robię to dla was, kochani. Za to zostawcie subka i lajka, proszę. Nie mam do ludzi nic, jak lubią banany, ale to było tak okropne. Nie wiem, co mam powiedzieć, no serio. Teraz nic, jest to wymuszony płacz, ale na serio to spróbowałam. Ja mam słabość jakoś do tych bananów. Nie lubię ich konsystencji. Kiedyś mi pani dała, zamiast znaleźć z nutellą, i bananem. I tak, kurde, mi potem prawie chciałam coś wymiotować, ale dobra. Następna rzecz. Dobra, i tutaj mamy takie kulki. Płatki owsiane, czekolada, więc mi się wydaje, że będą mega dobre, ale tutaj przeczytałam, że to ma 23 gramy cukru na 100 gram. Więc mi się wydaje, że to jest dużo, dużo jak na zdrowe jedzenie. Mi się tak wydaje. Dobra. No tak wygląda, w miarę okej. To jest jedna rzecz w tym odcinku, której nie wyplułam. Ten po prostu smakuje. Szczerze, nie jest to jakieś takie super wystrzałowe. Ale jest dobre. Dam ocenę tego w ogóle banana. Jak nie, to 0 na 10. Tu bym dała 8. 8,5. Mega dobra. A w sumie 8 ma. Dużo ma rzeczywiście tego cukru. Dużo też ma węglowodanów. 52 gramy. Jest to dużo. Dobra, następna rzecz. I tutaj mamy ten. Baton, muesli baton, orzeszki, czekolada, więc też mi się wydaje, że będą dobre. Nie mogę znaleźć tutaj, ile to ma cukru. O wiecie, pewnie też ma dużo, bo jest czekolada. Więc mi się wydaje, że tam jak jest 23 gramy w tamtym opakowaniu właśnie, to mi się wydaje, że to jest dużo w miarę.
No, nie pachnie jakoś super. O. To jest zdecydowanie orzech, którego nie lubię za bardzo. Ale nie jest aż taki zły. Mogłabym tu dać taką czwórkę i pół. Za to, że dałam tutaj w sumie czwórkę. Tam by było lepsze, to 5, ale i tak nie umiałam tego przełknąć, więc wiecie. Dobra, no, ostatnia rzecz. I tu mamy orzeszki, płatki i kukurydzian. Jakby nie było tutaj tych orzeszków, to mi się wydaje, że to by było mega super. Ile to ma cukru w ogóle? 19 gram to i tak... Ej, dużo jak... Jak... Pachną... O nie, to są takie duże kawałki tych orzechów. Samą te płatki są ok. Ale tym orzechem... Nie. Tu bym dała 6, no. Nie, bo to w sumie nie wypluwałam tego, więc tutaj bym mogła dać 6,5. To zdecydowanie najlepsza rzecz w tym odcinku, ale i tak mam mega dużo cukru, więc nie jest jako super zdrowa. Najlepsza rzecz, no ale ten. I ja was proszę o zostawienie subika i lajka, jak chcecie więcej oczywiście takich odcinków z jedzeniem. No. I to tyle. Pa! Kocham was!